Wielka chwila, wielki moment. Klaudiusz Szymańczak powraca i to powraca z nie byle czym, bo z książką, którą trzymam w dłoni, czyli z Mrocznym Świtem. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam Ciebie, witam wszystkich. Tak sobie przypominam, że ostatni raz widzieliśmy się na warszawskiej Pradze, gdzie usilnie próbowaliśmy się nagrać na tle studzienki takiej, gdzie tam wewnątrz był ktoś zamordowany. Tak. No dzisiaj trochę inny anturaż. Wtedy na ulicy, dzisiaj tutaj, nie wiem, mam nadzieję, że będzie dobrze, pomimo tego, że gdzie indziej się widzimy. Dzisiaj w końcu w ludzkich warunkach, nie jak policjanci na ulicy, tylko tak, mniej polowo. Ale od razu wyjaśnimy też widzom i czytelnikom, że nie przez przypadek jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo w Twojej najnowszej książce wątek zdjęć analogowych, takich wywoływanych metodą tradycyjną, również jest bardzo ważny. I specjalnie mówię to tak na okrągło, że jeżeli Ty zdradzisz coś z fabuły, to będzie na Ciebie. No nie muszę chyba niczego zdradzać specjalnie, żeby powiedzieć, że ta trochę zapomniana teraz technika robienia zdjęć, no jakoś tam okazała się istotna w tej książce i okazało się, że no ma pewne przewagi nad fotografią cyfrową, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy coś ukryć. No, zostawia trochę mniej śladów może i ma znaczenie. Jednak jakoś to jest tam w książce pokazane, że analogowo da się trochę więcej rzeczy chyba ukryć niż cyfrowo, zwłaszcza dzisiaj, kiedy wszystko jest wszędzie kopiowane, przechowywane w chmurach i tak dalej. No i to tam jakoś jest pokazane w książce. Niestety tej rozmowy nie zobaczą Państwo analogowo, chyba że ją przepiszemy i będziemy rozsyłać listami pocztą polską, ale chciałbym Ci powiedzieć komplement i bardzo mi miło, że go powiem, bo tą książką jakby wpisujesz się w ten nurt mankelowski, tak go nazwę, czyli pod przykrywką kryminału też przemycasz ważne społecznie treści i to jest bardzo fajne, że nie jest to kryminał tylko dla kryminału, dla zabójstw, morderstw i innych tego typu ekscesów, ale jednak jakieś ważne prawdy o naszym życiu tutaj sprzedajesz. No, wydaje mi się, wiesz, że jeśli się nad tym zastanowić chwilę, no to wiesz, ludzie nie zabijają innych ludzi z błahych powodów. To za tym zawsze jest jakiś. Jakiś, może to źle zabrzmi, ale może nie głębszy sens, ale no te powody są jakieś duże, jakieś ważne, tak? To są albo wielkie pieniądze, albo władza, albo coś takiego. No, nikt nie zabija nikogo dla zabawy, więc kryminał nie może opowiadać tylko o, moim zdaniem oczywiście, no, nie powinien się skupiać jedynie na tej warstwie technicznej, tak? A uwierz mi, że są takie kryminały. Pewnie są, no i być może się nawet lepiej sprzedają. Ktoś to pewnie lubi, no, natomiast ja mam do tego taki stosunek, że jeżeli ktoś kogoś zabił, to nie możemy się tylko na technikaliach opierać, bo to przypomina wtedy trochę program 997, który kiedyś w telewizji był, tak, prawda, było pokazane, że o tej godzinie i o tej dwóch kompanów od kieliszka się pokłóciło, jeden dostał w łeb i rano go znaleźli martwego. Jakby pogrzebać w tych materiałach, to pewnie tam gdzieś też jest jakaś złość, wiesz, jakieś nerwy, coś takiego. No, nikt nie zabija ludzi po prostu tak bez powodu. Powody zawsze są i są zazwyczaj gdzieś takie, no one są gdzieś głęboko w nas schowane. No, bardzo często sami nie wiemy nawet o tym, że byśmy byli gotowi kogoś zabić. No nie chcę mówić, że każdy jest w stanie kogoś zabić, ale być może to jest kwestia powodu i warunków, tak, że dla mnie, jak mieliśmy okazję poprzednio rozmawiać, to powiedziałem i teraz też to powtórzę, że dla mnie dużo ważniejsze od tego, kto i jak zabił, ważniejsze jest to, dlaczego zabił. No i tak to widzę, że pisanie o tym, prawda, że zabił ten i już, jest trochę za mało. No, powinno się coś więcej się powinno powiedzieć o tym, tak, o przyczynach, o tym, jak to się rodzi, skąd to się bierze no nie wydaje mi się, żeby ktoś obudził się o 7 rano i wymyślił sobie, a dzisiaj kogoś zabiję. Tak, to się dzieje w nas latami, to są jakieś konsekwencje czegoś.
jakieś zaniedbania, jakieś może głównie zaniedbania, wiesz, ktoś się nami nie zajmował, ktoś nam nie poświęcił czasu, ktoś nam nie poświęcił uwagi. Tak wracając trochę do tej analogowości, tak, dzisiaj nie mamy czasu dla innych ludzi, dla dzieci, dla samych siebie czasami, bo jesteśmy tak zajęci tym wszystkim i potem no to rodzi jakieś takie problemy, prawda, że ludzie robią takie straszne rzeczy, nie? Bo się ktoś nimi nie zajmował po prostu kiedyś. No zresztą to w tej książce widać, tak wydaje mi się, że to jest tutaj dosyć mocno opisane, jak to jest, kiedy się ktoś nami nie zajmuje wtedy, kiedy powinien. Ale nie wiem, czy przyznasz mi rację, ale Mroczny Świt jest dla mnie cholernie aktualną książką, to znaczy aktualną w takim kontekście, że jesteśmy w Polsce 2020 roku, jesteśmy kilka miesięcy po filmie braci Sekielskich o pedofilii w kościele. No i tutaj te różne demony, które się budzą albo zostały obudzone, też w twojej książce przebijają. Przebijają, szczerze ci się przyznam, że był taki moment, kiedy w wiadomościach w telewizji, w newsach usłyszałem coś, co opisałem w tej książce. Pewnie ciężko w to uwierzyć komukolwiek, ale ja najpierw to opisałem, a to się później wydarzyło. I jakoś mnie to tak, wiesz, no nie mam jakichś takich mesjanistycznych, prawda, ciągot, ale jakoś mnie to tak uderzyło, że zgadzało mi się miejsce, zgadzało mi się mniej więcej czas, zgadzali mi się ludzie i to nie jest tak, że ja gdzieś tam, prawda, miałem, prawda, wśród polskich śledczych znajomych i oni powiedzieli, a wiesz, będzie taka afera, ja po prostu tak to sobie jakoś tam zbudowałem, zresztą kontynuując to jakoś z poprzedniej książki. No i napisałem coś, co się później wydarzyło, tak, i to jest takie... No jakoś mnie to mocno poruszyło. A ja chyba wiem, do czego pijesz nawet. Do Gdańska. Tak, to chodzi o ten Gdańsk. I ten Gdańsk jest, wiesz, to jest czysta fikcja. Ja to po prostu wymyśliłem sobie, po prostu ten Gdańsk mi się pojawił gdzieś tam wcześniej, że przez ten Gdańsk tam, prawda, rodzina bohatera jakoś dalej w Zamorze i tak dalej. I ten Gdańsk, w którym na wakacje tam jeździliśmy z żoną, po prostu bywałem, widziałem te miejsca. No i wiesz, wymyślasz to, opisujesz to, miesiąc później widzisz coś takiego w wiadomościach, co w ogóle jakby nie ma żadnego związku między prawdziwymi zdarzeniami a tym, co ja opisałem. No ale taka koincydencja, prawda, fikcyjnej fabuły z realnością, no zaistniała i ja trochę nawet się z tym dziwnie czułem, ale tak to powstało. No mi zależało też trochę na tym, żeby tam ten wątek kościelny, który się w tej książce pojawia, żeby tam nie było tylko tych złych księży, bo wydaje mi się, że to jest taki, ta sytuacja z pedofilią w kościele w tej chwili jest taka, że ci, którzy najwięcej nabroili, najmniej dostają po głowie, a właściwie w ogóle nie dostają po głowie, a ci, którzy, wiesz, robią jakąś dobrą robotę i codziennie gdzieś tam, nie wiem, prowadzą świetlice dla bezdomnych i głodujących, albo uczą dzieci religii, tak jak to się powinno robić, no to na nich się, prawda, krzywo patrzy, a ci, którzy mają najwięcej za uszami, chodzą w purpurze czasami i to, no to wydaje mi się, że to dlatego też takie starałem się pokazać to trochę z dwóch stron, nie? Dla ciebie, jako dla twórcy tej postaci, agent John Slade, to jest bardziej strażnik Teksasu, czy jednak bardziej ojciec Mateusz? Ciężkie pytanie, czy to jest... Nie wiem, czy to jest strażnik. Znaczy, to być może trochę taką rolę, no, to on jednak jakoś tak z tą Polską skontrastowany, może zawsze trochę bardziej będzie jakiegoś kowboja przypominał i jakiegoś strażnika Teksasu. Ale to coś pomiędzy chyba. To też taki, tak ta postać jest skrojona, że to ktoś taki niby no jakoś obiektywnie starający się patrzeć na rzeczywistość, walczyć z uprzedzeniami i tak dalej. Jak się okazuje, no sam nie jest bez skazy, ale też stara się, żeby to wszystko było jakoś tak, prawda,
rzeczowo, rozumowo, po kolei, zgodnie z procedurami i tak dalej, żeby nie ulegać jakoś za bardzo emocjom, więc być może ten ojciec Mateusz trochę tutaj jest faktycznie też taki dobry wujek, prawda, który no mówi nam, że za grzechy trzeba płacić, no ale jak już zapłacimy, to nam będzie lepiej, nie? To może to o to chodzi. No. Ale czy on się na ojca Mateusza nadaje, to nie wiem. To już czytelnicy ocenią po lekturze tej książki. Powiedz mi proszę, ty mieszkałeś w Stanach? Nie, nigdy nie mieszkałem w Stanach, natomiast kilkukrotnie byłem i byłem w miejsca, które są opisywane w moich książkach, są często miejsca, które odwiedziłem, natomiast niekoniecznie już. Ja tam w tych Stanach tak staram się co 2-3 lata jakoś tam pojawić, bo po prostu bardzo lubię, mnie tam ciągnie. Ale zawsze mnie ciągnie, wiesz, do takich, jak już zobaczyłem te wszystkie, prawda, miejsca, które widzimy w albumach i w widokówkach, to zawsze mnie ciągnęło do takich miejsc właśnie, jak jakiś Harlem, jak takie miejsca, które są trochę z boku do takiej Ameryki, no, prawda, bardziej B, że niekoniecznie ten High Life i Manhattan tylko, ale nawet na samym tym Manhattanie też zawsze jakoś, za każdym razem jak tam jestem, to wiesz, ten Manhattan się wszystkim kojarzy z jakimś wielkim światem, no dopóki nie wejdzie do metra, nie? Tam jest po prostu, wiesz, gorąco jak w piekle i widzisz, że to wszystko jest już stare, zużyte, zmęczone, że to tak nie wygląda jak w telewizji, nie? Że to tam też zwykli ludzie mieszkają i oni mają jakieś problemy. No, w tych Stanach po prostu jakoś staram się bywać, bo lubię, jakoś coś mnie tam ciągnie. Zresztą tak opisujesz tu to metro, że właśnie po przeczytaniu tego fragmentu to człowiek ma ochotę wyjść do łazienki i umyć sobie ręce, bo sam oblepiony jest tym brudem. Słyszałem takie określenie, nie wiem gdzie i nie wiem od kogo, ale kiedyś, że podobno ktoś przyjechał z Nowego Jorku do Warszawy w odwiedziny do kogoś i jak wszedł na stację centrum do warszawskiego metra, to powiedział, że w Stanach niektóre lotniska tak nie wyglądają, bo nowojorskie metro porównane do warszawskiego, no to jest w ogóle nasze warszawskie, to jest w ogóle cud, tak, architektury i techniki, no ale wiesz, nasze ma 15 lat, ich ma 100, więc no siłą rzeczy nasze wygląda lepiej, tyle że jest krótsze. Chciałbym ci powiedzieć jeszcze, chociaż nie wiem, czy to będzie komplement, a raczej takie spostrzeżenie, że ta książka mimo to, że dzieje się zarówno w Warszawie, jak i w Stanach, no to jest jednak bardzo, bardzo polska, nawet w tym wątku zaoceanicznym, tak to powiem, bo tutaj nie wprowadzając Państwa za bardzo w detale, to przy tych wszystkich morderstwach, które się tam dzieją, zawsze pojawia się jakiś wątek polski, to znaczy polska wskazówka, która naprowadza tego naszego śledczego na odpowiednie tory jego myślenia. No to tak miało być, też nie bardzo mogę powiedzieć dlaczego, bo... Nie, no ty możesz, ja nie mogę. nie będzie tej frajdy z czytania, ale no jest coś takiego faktycznie, że gdzieś tam w tle ta Polska jakoś tam majaczy. Co mi się wydaje takie, no... Może, nie wiem, trochę egzotyczne nawet, że te morderstwa się dzieją tam, ale mają jakiś taki polski akcent, że tak powiem. To od razu wyjdę ci słowo, bo jestem ciekawy, skoro mówisz, że bywasz w Stanach, to rzeczywiście jest tak, że te postacie, które są związane z tymi wskazówkami, to my jako Polacy najbardziej się kojarzymy tam z oceanem? Czy jednak to jest nadal Wałęsa, Adam Małysz, Robert Lewandowski? Ja myślę, że to się zmienia bardzo w tej chwili i wiesz, to zawsze najlepiej to widać, a właściwie to słychać w dowcipach, które ludzie sobie opowiadają. Mamy mniej więcej ten sam katalog dowcipów na temat blondynek na przykład. Czasami się blondynkę podmienia na policjanta. W Stanach to funkcjonowało tak samo, że te tak zwane Polish jokes, to teraz tam bohaterami tych samych dowcipów są Meksykanie. I jak się na to popatrzy trochę tak, jak to się dzieje, no to widać, że
No ten nasz wizerunek w Stanach trochę się też zmienia, wiesz, wyrosło pokolenie ludzi, którzy już pokończyli studia, są prawnikami, a nie tylko zmywają szyby w wieżowcach i to się zmieniło i to prawda, te polskie nazwiska, no to już nie tylko, prawda, już nie tylko dostawcy pizzy mają polskie nazwiska, tak, tylko to się jakoś tam zmienia, więc my, myślę, że ten wizerunek Polaków w Stanach też się trochę zmienia. Na koniec chciałbym cię zapytać o to, czego państwo jeszcze nie widzą, ale być może słyszą zza kadru, czyli tego psa, który tutaj biega. Czy to jest pierwowzór tego psa, który tutaj w książce w pewnym momencie ratuje czyjeś życie, też poruszając się na dużym stopniu ogólności? Z tym psem to jest trochę inaczej, bo wszyscy myślą, że pies w książce to jest ten pies, który tam siedzi, że to jest mój pies. To trochę inna kolejność była. Ja od dziecka marzyłem o tym, żeby mieć bulteriera. Jednocześnie nigdy nie miałem psa w ogóle. Na 40 urodziny moja żona mi kupiła tego psa, więc ten pies, który jest w książkach, to jest marzenie o psie, a pies, którego słychać w tle, to już jest prawdziwy pies. No, czyli ty w ogóle najpierw mówisz, że coś opisałeś i potem się to wydarzyło, potem sobie opisałeś psa i tego psa dostałeś, więc teraz o totolotku coś napisz. Może tak jak o tym mówimy, to myślę sobie, że może faktycznie strach dalej pisać. No ale tak to wychodzi, tak, że coś sobie wymyślam, koło tego chodzę, myślę coś o tym, zaczynam coś z tym robić, no i coś tam się dzieje. Nie? Rozumiem, że to nie koniec. No nie koniec. To nie koniec. Będzie więcej, a mam nadzieję, że będzie dużo więcej, bo to pomysłów jest jeszcze kilka. No. Nic, dziękuję ci bardzo. Drodzy państwo, śnieg za oknami, temperatury minusowe, więc to jest bardzo dobry pomysł, żeby zaszyć się z tą książką pod kołdrą przy kubku ciepłej herbaty albo kawy, zależy co kto woli. Tutaj też państwo tego nie widzą, ale za oknami pruszy, więc my... Co? Wracamy do lektury, chociaż znamy to, przeczytamy sobie jeszcze raz.